przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Zanim będą wolne wnioski, ja chciałbym kilka, bo pewnie część osób zaraz będzie chyba wyjść coś. Sprawa następująca, proszę Państwa, tu do przewodniczącego Komisji Infrastruktury oraz przewodniczącego Komisji Edukacji, w związku z tym, że jest podana wysokość środków na prace remontowe i prace remontowe drugich chodników oraz prace remontowe w szkołach. Bardzo bym prosił jakoś z początkiem listopada ustalić posiedzenia. To zaraz drugi... może po tej... Myślę, że po wszystkich świętych będzie, tak? Natomiast, znaczy nie, do Komisji Edukacji to nie mówię, bo ze względu na to, żeby był czas. Kwotę jest znana. Nie no, następnie będziemy spacerować. Myślę, że jeżeli z początkiem listopada to będzie, komisja będzie w porządku. Natomiast tu do wszystkich radnych, którzy nie są członkami komisji, żeby potem nie było, że nie wiedzieli, że na komisjach takie rzeczy, to będzie na najbliższych komisjach. Te środki. A pewnie jeszcze dodatkowo po mądre decyzje w kwestii finansowej po przyszły rok będzie cienki. Dobrze, czy ktoś chciał wolny wniosek? Nie widzę, bo proszę, to... ja. Proszę bardzo, pan. Tak, pierwsza rzecz to tak w imieniu od razu komisji zespołu redakcyjnego powiem. Jutro prawdopodobnie tak, będzie gazetka. Jutro będzie gazetka. I od tego numeru gazetki rozpoczęliśmy taki cykl artykułów. W każdym kolejnym numerze będzie przedstawiona jedna z komisji pracujących w ramach Rady Dzielnicy 12. Chodzi o to, żeby po prostu przybliżyć mieszkańcom, co radni robią, jak to wszystko funkcjonuje, żeby wiedzieli po prostu, co się tu dzieje. Na pierwszy ogień poszedł zespół redakcyjny, dlatego że my to po prostu robimy. Kolejność tych opisów tych komisji będzie przypadkowa i tak sobie zdecydowaliśmy, że kolejną będzie Komisja Bezpieczeństwa. Także panie Marku, albo pan, albo któryś z członków Komisji Bezpieczeństwa przygotował jakiś nieduży artykuł dotyczący pracy pana komisji. Mówię, że możecie zrobić zdjęcia dokładne. No to napiszecie, że nic nie robią. Dziękuję. Tak. Proszę bardzo, znaczy, nie wiem, kto tak powiedział, jeżeli przewodniczący mówi, że komisja nic nie robi, to proszę bardzo, pani ma tygodnie. Jeszcze odnośnie gazetki, to wczoraj pani profesor Madejowa, jak się prosi, żeby odmieniać jej nazwisko, miała bardzo ładny, duży czeczów, taki bardzo ładny referat na temat języka polskiego, ale ze względów formalnych on nie mógł być przedstawiony w całości, bo był dosyć długi. Bardzo ciekawy, tak z taką swagą, z dużym poczuciem humoru, wcale nie nudny, jak się wydawało. I ja miałam pewnie dosyć, że nie mogłam wysłuchać tego do końca, bo rzeczywiście były takie rzeczy fajne, ciekawe, których na co dzień właściwie czekać nie ma czasu, żeby do tych źródeł zaglądać. I zaproponowałam pani profesor, która przychodzi w najbliższym czasie, to znaczy pod koniec roku na emeryturę, i powiedziała, że troszeczkę podzieli ten artykuł tematycznie, troszeczkę jeszcze tam podkręci pewne sprawy, tak żeby one były no, po prostu ciekawe dla takiego przeciętnego czytelnika. I w takim cyklu odcinkowym byłyby drukowane w gazetce naszej. Całość możemy też wrzucić od razu na stronę internetową. Nie wiem, czy będzie od razu całość przygotowana, dlatego że to jest. Nie, nie, to pytałam i nie ma nic przeciwko. Nie ma nic przeciwko. Bo w ogóle wiesz, od razu zapytam, czy jest taka możliwość, bo to jest przecież no, też prawa autorskie, siedziała na tym. Wykładu rzeczywiście, no nie przypuszczałam, że może po prostu sprawa tylko dotycząca języka polskiego być tak fajnie przedstawiona. Z dużym poczuciem humoru, z dużą swagą. Tak, no po prostu fajnie, po prostu fajnie. Pani profesor polonistyki. Jest to świetne. Tak, po prostu ekstra. No a ja się w ogóle czaiłam na, przepraszam, taką tak prywatnie teraz trochę z Państwem rozmawiam, na panią profesor, bo jej męża, którego znamy od dziecka, jest specem od takich technicznych odwodni i tam innych, a w Dworze Czeczów tam jest problem przy tej wystawie, żeby ją grzyb nie zeżarł. I pomyślałam, no to jak jest znajomy, to trzeba trafnąć, żeby to po prostu za friko zrobił, no bo nie ma pieniędzy. A pani profesor wykłada spadła w łapy, więc pomyślałam, szkoda, żeby tak po prostu widać było, że strasznie była zdenerwowana, tym strasznie spięta i chciała jak najwięcej z takiego no, ogromu materiału przekazać. To przecież szkoda, żeby to poszło do szuflady, więc wspólnie tu z Państwem jakoś, bo powiedziała, że jeżeli będzie taka potrzeba, to można zrobić pewne skróty, tak żeby to dopasować do gazetki. Także jeżeli Państwo nic nie macie przeciwko, bo przecież gazetka jest ciekawe. Nas wszystkich, jeżeli tak mogę tutaj, to byłoby miło. Na pewno będziemy rozmawiać jeszcze z panią profesor i tak, żeby było dobrze. Ale gdyby się całość tego referatu pojawiła jakoś
no, kiedy się pojawi, możemy po prostu wrzucić całość na stronę internetową, no, na gazet, a w gazetce będziemy po prostu umieszczać z miesiąca na miesiąc po prostu fragment. Ja może powiem taką panią powiedzieć, że ten wykład odbył się w ramach sejmiku bieżanowskiej oświaty z okazji 800-lecia Bieżanowa. To, Tak. Ja jeszcze bym chciała to, przepraszam, to... Pan Wojciech Hosny... Zapraszam na komisję swoją 13, to jest wtorek 18.30. 13 listopada, tak? Ogłoszenia, nie wolny. No to może być wolny. To ja czekam. 18.30. Dobrze, to 13.18.30. 13 Komisja Zdrowia i Komisja Środowiska. Zapraszamy. Dobrze. Pan 17.30, zdrowia 18.15. Listopada, tak? 13 listopada? Piątek 18.30. Ale nie, bardzo proszę pojedynczo, bo potem... 17.30. Komisja Ochrony Środowiska 17.30, Komisja Zdrowia 18.15. 13 listopada we wtorek. Dobrze, pan... Chciałem zapytać, czy zarząd już tak ściągnął to rozliczenie fakturowe tych imprez? Znaczy ja odpowiem tak panu. Rozliczenie fakturowe jest, mogę przedstawić, jeszcze przewodniczącemu komisji rewizyjnej, imprezy, o które państwo wnioskowali, na Kotówce, więc uważam, że nie ma tu ten temat. Nie bardzo wiem, dlaczego ten temat akurat był za taki. Jest rozliczenie fakturowe. Pani... Na Kotówce była mowa. Jednej i drugiej była. To znaczy, to, ja słyszałem tylko na Kotówce. To trzeba protokół sprawdzić, by napisane jedna i druga. Ja na pewno ostatni się nie byłem, pan widzę. Dobrze będzie, jeżeli pan będą chcieli, ale uważam, że to jest... znaczy, będę myślę, to wyjaśniał. Pani, znaczy, jeżeli chodzi o kwestię rozliczenia, nie my jesteśmy jednostką odpowiedzialną za rozliczenie Domu Kultury. Ale mamy prawo takie. Już odpowiem, prawo rzeczywiście mamy. Natomiast trudno, aby w każdej imprezy te faktury pani dała taka... Przewodniczący nie mówili o każdej, tylko prosiliśmy o konkretne imprezy. Znaczy, nie wiem, co państwo kwestionują akurat w imprezie, bo tu rozumiem, nie było części. Nie wiem, co państwo kwestionują w imprezie na rządze. Ja mogę państwu powiedzieć sobą. Byłem, brałem w tym udział, więc wiem, co było zaznaczone. Proszę bardzo. Ja pierwsze chciałam ogłosić spotkanie z państwem dyrektorami placówek 5 listopada, nie wiem, czy odpowiada. Godzina, tylko właśnie nie wiem. Do jakiego tygodnia? To jest poniedziałek. Bo nie chciałabym tych dyrektorów tak, że oni kończą pracę i... O której mogą członkowie komisji 5 listopada? Poniedziałek. To jest poniedziałek. 16 mogłaby być? Tak? To może zrobić. 16. Dobrze. 16.30? Nie, to myślę, że to spotkanie się wyrażało. Myślę, że nawet i dłużej nieraz chyba. O godzinie 16 w poniedziałek, tak? I tak jest. Jeszcze jedno do tego zespołu redakcyjnego chciałam jeszcze jedną taką prośbę. Tak mi się wydaje, że żeby było wygląda na przykład na temat imprez organizowanych wyłącznie przez 2012, czyli nie jesteśmy przyłączeni do organizacji jakiejś imprezy, tylko inicjatywy samej dzielnicy. Co nam wyszło? Żeby też było na podsumowanie roku, czyli w grudniowej gazetce. W ogóle to jest taki temat, skoro... I zimę artystyczną, drugą edycję bym chciała, żeby było też... Skoro Basia go poruszyła, no to ja generalnie czuję się też w obowiązku powiedzieć, że jednak bardzo prosimy o takie pisanie i taką współpracę z nami, bo czasem nam brakuje takich ważnych rzeczy. No tutaj akurat patrzę na Tomasza. No i kwestia jest taka, że zrobili świetną imprezę na swoim osiedlu. Natomiast to my musieliśmy wychodzić i gdzieś tam prosić o to, żeby coś napisali. A to powinna być już taka mentalność, że piszemy, bo coś żeśmy zrobili, okay, bo coś nam się udało. Czyli ja mogę na później przygotować na temat zimy drugiej edycji, tak, tak, ogłoszenia. Tak, najbardziej. To jest impreza zajmowana przez Radę. Czy ktoś chciał zabrać jeszcze w wolnych wnioskach lub ogłoszeniach i komunikatach, bo te punkty się troszkę... Nie wiem, wobec czego dziękuję państwu za przybycie i zamykam... Tyle, żeby przerwali porządek i zamykam 27. sesję Rady Dzielnicy Wykonawczej. Dziękuję jeszcze raz do rady.